Przyjaciele, ja chcę dzisiaj powiedzieć do was o czymś takim, co ja nazywam mocą wypowiadanego słowa. Zacznę od Psalmu 39. Przeczytam taki fragment na wstępie, żeby nas pokazać nam pewną zasadę duchową, pewne zjawisko duchowe. Psalm 39. Werset od 2 do 4 mówi tak. Rzekłem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj szczególną uwagę, możemy już zlikwidować ten numer konta, bo powiedzą, że w ogóle tylko prosimy o pieniądzach i powiedzą, że całkiem już w ogóle, chociaż już nie mają co powiedzieć, już im się skończył słownik brzydkich wyrazów. Rzekłem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwracali uwagę na wersety, na zwroty związane z mówieniem. Rzekłem. Będę pilnował dróg swoich, posłuchaj, bym nie zgrzeszył językiem swoim. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. Zanim mówiłem, zamilkłem, pozbawiony szczęścia, lecz ból mój się powiększył. Rozpaliło się serce moje we mnie, gdy rozmyślałem, zapłonął ogień. Wtedy odezwałem się językiem swoim. Chciałbym, żebyśmy się na chwilę nad tym zatrzymali. On na początku mówi tak. Rzekłem, będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Czego pilnował Dawid? Żeby nie zgrzeszyć językiem, żeby nie zbłądzić językiem. Zobaczcie, na co on kładł nacisk. Dawid kładł nacisk na to, aby nie zbłądzić językiem. Bo on wiedział nie tak dobrze, jak my dzisiaj. Bo on nie był narodzony z Bożego Ducha i on miał szczątkowe informacje z nieba. Ale on wiedział, że życie i śmierć jest w mocy języka, chociaż dopiero jego syn napisał to. Rozumiesz? Jego syn to dopiero napisał, ale on już to wiedział. Bardzo jest możliwe, że wiele mądrości, która była w Salomonie, ona była mądrością nabytą od swojego ojca Dawida. I Duch Święty wzbudził tą mądrość w Salomonie, aby została ona zapisana i nazwana. I dalej mówi Dawid, będę trzymał na wodzy usta moje, póki bezbożny stoi przede mną. Wiecie, kto to jest bezbożny? Bezbożny to jest ktoś, kto żyje bez Boga. Bezbożna osoba. Bezbożny. I to nie oznacza, że on żyje bez Boga na zasadach takich, że on mówi, że Boga nie ma. Nie, bezbożny to jest ten, kto nie chodzi z Bogiem. Krótko powiedziawszy, kto stoi zawsze przed tobą? Jaki bezbożny stoi przed tobą? Diabeł. Diabeł, te bezbożne bydle, stoi ustawicznie przed twoim życiem. On cały czas jest przed tobą. Cały czas jest w obrębie twojej obecności. I Dawid mówi, będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. I teraz zobacz dalej, mówi, zanim mówiłem, zamilkłem, pozbawiony szczęścia, lecz ból mój się powiększył. Czyli on przestał zwracać uwagę na swoje słowa i ból jego się powiększył. Zauważacie, co tu się dzieje? To jest początek, żebyście, ja was chcę prowadzić, chcę wam pokazać, co to oznacza prawidłowo mówić. I do czego to prowadzi, jaką to wagę posiada. Rozpaliło się serce moje we mnie, gdy rozmyślałem, zapłonął ogień. Zobaczcie, on przestał mówić, zaczął myśleć. On zaczął rozkładać rzeczy na części pierwsze w swoim umyśle, bez odpowiedniego mówienia. I co się stało? Ból się powiększył i rozpaliło się jego wnętrze, czyli zaczął mieć poważne problemy. Wtedy odezwałem się językiem moim i on znowu wraca na tą drogę, kiedy on zaczyna prawidłowo mówić i dbać o swoje mówienie. Przyjaciele, słowa są czymś bardzo ważnym. Słowa są czymś, czym Bóg zbudował ziemię i niebo. To są słowa. Ja jestem fanatykiem słów. Fanatykiem słów. Jestem absolutnie przekonany, że wszystko jest zbudowane ze słów. Że słowa mają wpływ absolutnie na wszystko i że nasze życie dzisiaj jest skutkiem tego, jak mówiliśmy do wczoraj.
Rozumiecie, to w ogóle nie ma dwóch zdań, tylko to jest tak bardzo ulotne, tak bardzo można o tym zapomnieć. Tak, wiecie, mówienie jest powszechne. Mówimy, nam się wydaje, że my możemy mówić, jak chcemy. Otóż nie możemy. Nasza wolność to nie jest wolność pod tytułem możesz mówić, co zechcesz. Nasza wolność to jest wolność pod tytułem możesz mówić to, co należy. Inaczej, powinieneś mówić to, co należy, powinieneś mówić, jak należy. Wiecie, w starym życiu naszym mówiliśmy i mówiliśmy i mówiliśmy, tylko że wystarczy posłuchać ludzi ze świata, co oni mówią. Rozumiecie? Jak oni rozmawiają? Pamiętajmy, byliśmy takimi jak oni. Własnym językiem założyliśmy sobie pęta na nasze życie. Powiem ci więcej. Twoi rodzice, twoi opiekunowie, różni ludzie, którzy mieli autorytet do twojego życia, pęta ci założyli swoim językiem. To się nazywa popularnie przekleństwo pokoleniowe. Wszystko jest związane z językiem. Zachowania rodziców wobec dzieci. Nie rusz noża, bo się skaleczysz. Rozumiesz, co to jest? Moja córka ma 10. rok. Nigdy nie usłyszała ode mnie, nie rusz noża, bo się skaleczysz. Od małego wyciągała nóż i coś tam cięła. Moja córka nigdy nie usłyszała ode mnie, nie wchodź tam, bo padniesz tam. Moja córka przychodziła do mnie, mogę wejść na szafkę, bardzo proszę, ustawiaj jej piramidę. Tato, mogę skoczyć? Jak najbardziej. Tato, coś mi się staje, no weź. Nigdy nie usłyszała tego ode mnie moja córka. Nigdy, nigdy nie nastraszyłem swojego żadnego z dzieci. Nigdy. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Nasz syn, mimo że nie zna Jezusa jeszcze osobiście, jeszcze nie spotkał się z Jezusem. Chociaż wiele osób, jakby z nim porozmawiało, to powiedział, że on wierzący jest. Ale Wiktor nie spotkał jeszcze Jezusa. Ale wiecie co? Na przykład Wiktor jest odważnym człowiekiem. Bo Wiktor nie był straszony. Chcę, żebyście zrozumieli, to jest bardzo ważna kwestia. Moje dzieci były karcone, ale nie były straszone. Były karcone, bo mój syn jeszcze w wieku 14 lat to jeszcze ode mnie dostał pachem w samochodzie. Rozumiecie? W ogóle bez żadnej żenady. Nasza córka dzisiaj się jest posłuszna dlatego, że do trzeciego roku dostawała wciry non stop. Taki numer. Dlatego ona dzisiaj nie wie, co to głód, nie wie, co to jest krnąbrność. No nie wie, o co chodzi w ogóle. Ale nigdy nie były straszone nasze dzieci. Nigdy. Język to broń. Słowa to budulec. Rozumiecie mnie? Ewangelia Łukasza 7:7. Pokażę wam kilka rzeczy, na które chciałbym, żebyśmy zawsze zwracali uwagę. Ewangelia Łukasza 7:7 mówi tak. Dlatego i samego siebie nie uważam za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Powiedz słowo, a będzie uzdrowienie. Powiedz słowo. Co robi słowo? Słowo uzdrawia. Słowo podnosi z miejsca porażki. To jest słowo. Powiedz słowo, a będzie uzdrowiony. Powiedz słowo. Jestem fanatykiem mówienia słów. Możecie zapytać mojej żony. Ja mówię do całego mojego ciała. Moje ciało funkcjonuje, bo ja do niego mówię. Ja w ogóle mówię do okoliczności, mówię do zjawisk. Ja już nie wiem, do czego ja mówię. Wszędzie mówię coś. Ja cały czas coś mówię, do rzeczy żywych i martwych. Do rzeczy duchowych i fizycznych. Rozumiecie? Cały czas coś mówię. Do silników samochodowych. Do pogody, do ubrań. Cały czas mówię, jak mówię, prawidłowo. Prawidłowo. Nigdy nie narzekam. Nigdy na nic nie narzekam. Nigdy. Nie czasem, zapytajcie mojej żony. Nigdy! Od 2001 roku z tych ust
nie wyszło narzekanie. Nigdy! Bóg mi świadkiem i ludzie, którzy są wokół mnie. Ja zrozumiałem, że rzeczywistość składa się ze słów. Rozumiecie? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Czym jest Słowo? Bogiem. A Bogiem było Słowo, czyli wypowiadając Słowo. Wypowiadając Słowo, tak? Uwalniamy Bożą moc. Ona leczy. Ona leczy. Przykład uwalnianej mocy poprzez wypowiadane Słowo. 4 Mojżeszowa, 16:21. Musicie to zobaczyć. 4 Mojżeszowa, 16:21. Albo trzecią, to nie trzeba. Albo nie, 16:31, dobrze, 4 Mojżeszowa, 16:31. Dobrze zapisałem. 16:31. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozkąpiła się ziemia pod ich nogami. Tam jest moment, kiedy Mojżesz wypowiada słowa i ziemia się rozstępuje. Na słowo rozstąpiła się ziemia, fizycznie ziemia. Rozumiesz, o co tu chodzi? Zrozumcie zasadę. To nie jest zabawa. To nie jest zabawa. Kiedyś Derek Prince opowiadał historię i mówił, że miał taki niewielki kościół, który prowadził kiedyś w Londynie. I naprzeciwko tego kościoła była knajpa. Przyjeżdżali tam harlejowcy i chlali. Imprezy robili podczas ich nabożeństw. Oni mieli nabożeństwa, a ci zagłuszali te nabożeństwa. Rozumiecie? Bo to było naprzeciwko ulicy, malutkie to wszystko. I Derek jak stawi, głosił do tej garstki ludzi u siebie i mu nerwy wypuściły wszystkie. I mówi: Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam to tam w budę naprzeciwko. Niech to ogień pochłonie, Panie. W nocy przylatują do niego, bo telefonów nie było. Pastorze, pastorze, kościół się pali. Ubrał spodnie, poleciał, nie palił się kościół, tylko tam w buda się paliła naprzeciwko. Tego samego wieczoru spłonęła. Derek Prince wtedy usiadł i uznał moc słowa. Rozumiecie? Uznał moc słowa. Zobaczcie, w autorytecie sługi Bożego wypowiedział słowo, spalił tam w budę. Zrozumcie, jak to działa. Mojżesz wypowiedział słowo, ziemia się rozstąpiła. 2 Koryntian 4:13. Następny przykład. 2 Koryntian 4:13. Mając więc tego samego ducha, wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, że to powiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy. Przykład i zasada. Paweł wierzy i mówi. Wiara musi być wypowiadana. Wypowiadana wiara burzy mury, niszczy przeciwnika, buduje rzeczy, stwarza rzeczywistość. Rozumiecie? Wypowiadana wiara. Ja wypowiadam wiarę. Ten kościół został wypowiedziany. Małżeństwo nasze zostało wypowiedziane. Przyjaźnie nasze zostały wypowiedziane. Wy w ogóle rozumiecie, o czym ja mówię? Posłuchajcie, przyjaźnie wypowiedziałem. Ja wypowiedziałem przyjaźnie. Ja mówiłem o przyjaźniach. Ja mówiłem: Boże, ja ustanawiam przyjaciół do swojego życia. Ustanawiałeś kiedyś przyjaciół? Przyjaciół. Ja dzisiaj mam przyjaciół. Ludzi, którzy życie za mnie położą. Więc przyjaciół się nie szuka na świetnikach życia. Przyjaciół się wypowiada. Wiesz, żony czy męża nie szuka się na świetnikach życia. Żonę czy męża się wypowiada. Sukces finansowy to nie jest totolotek.
Sukces finansowy się wypowiada. Każde miejsce w twoim życiu musi być wypowiedziane. Nazwane, wypowiedziane i prowadzone poprzez twoje słowa wiary. Przez całe życie. Takie mamy zlecenie z Pana. Nie narzekanie. Nie rozmyślanie, bo kiedy rozmyślamy nad czymś, to płoniemy wewnętrznie. Ale kiedy wypowiadamy słowa, to budujemy to, co chcemy zbudować, lub rujnujemy to, co chcemy zrujnować. To proste jak gwóźdź. Zrozumcie to. Tak to działa. Święty Paweł to wiedział. Nie tak dobrze jak my. Ludzie myślą, że Święty Paweł lepiej wiedział rzeczy od nas. To jest nieprawda. Święty Paweł wiedział gorzej rzeczy od nas. Dzisiaj, gdyby ktoś, w ogóle Święty Paweł napisał 2/3 Nowego Testamentu, rozumiecie? Ja dam wam taki bardzo drobny przykład. Jednego autora, niech będzie Andrew Womack, tak? Andrew Womack, tak? Tak dogłębnie wyjaśnił Nowy Testament, że Paweł nie miał o tym zielonego pojęcia. Andrew Womack tak wyjaśnił Pawła. Rozumiecie, o co chodzi? Kenneth Hagin tak wyjaśnił Pawła. Święty Paweł nie miał takiego objawienia, jak mamy my dzisiaj. Zasada jest bardzo prosta. Im bliżej przyjścia Jezusa, tym objawienie większe. Ludzie, którzy żyją dzisiaj na tej ziemi, mają największe objawienie ze wszystkich chrześcijan na ziemi. Ludzie myślą, chcemy, żeby było tak jak kiedyś. Ja mówię, ty jesteś chyba nienormalny. Czy ty byś nie wytrzymał dzisiaj w kościele z takimi ludźmi, jak święty Jan czy Jakub? Rozumiesz, o co chodzi? Tak? To byś nie wyrobił w ogóle z takimi ludźmi. Nie rozumiesz, że tamci ludzie, oni nie mieli takiego potencjału wiary, zrozumienia, co ty masz dzisiaj. Posiadasz dzisiaj 2000 lat doświadczenia Kościoła. Tak? I cały czas tego samego Chrystusa, co pierwsi apostołowie. A więc przepraszam, mamy troszkę więcej niż oni. Powiem ci więcej. Posiadasz większy potencjał niż Jezus, kiedy chodził po ziemi. Dlatego, że Jezus powiedział, będą czynić większe rzeczy niż ja. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Więc nigdy się nie módl i nie mów, Panie Jezu, chcę być taki jak Ty, kiedy chodziłeś po ziemi. Rozumiesz? Bo święty Paweł dawno to rozwalił. Powiedział, nie znamy nikogo według ciała. Jeśli Chrystusa znaliśmy według ciała, nie znamy. Chrystus według ciała dla nas już nie jest znaczący. Dla nas jest znaczący Chrystus według Ducha. I dzisiaj w Tobie jest Chrystus według Ducha. A więc nie módl się, Panie, chcę robić takie rzeczy, jak Ty, kiedy chodziłeś po ziemi. Bo ten Jezus powiedział, będziesz robił większe rzeczy niż ja. Większe. To jest wola Boga, żeby czynić większe rzeczy niż Chrystus, a nie takie jak Chrystus. Takie jak Chrystus. Chrystus się poruszał, proszę Ciebie, po przestrzeni wielkości województwa mazowieckiego i też nie dorze wszędzie. Czujesz klimat? Rozumiesz, o co chodzi? To my z Agatą byliśmy dalej, bo byliśmy w Bielsku Białym. To my w naszych poselstwie dotarliśmy dalej, bo dotarliśmy do Bielska Białej. Tak? A Jezus się nie wydłużył poza obręb wielkości województwa mazowieckiego na tamtym terenie. Tak? No to przepraszam. Tak? Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważne zasady, że jeśli Paweł, który miał mniej, powiedział do Ciebie taką rzecz, uwierzyłem, że to powiedziałem, tak? No to dla nas to musi być jasne jak słońce, że nasza wiara wymaga odpowiedniego mówienia. I to w systemie ciągłym, nie czasem. Ten sam duch wiary, Paweł mówi. Ten sam duch wiary, czyli wszyscy my, wierzący ludzie, mamy od Boga to samo poselstwo do zrealizowania. Mamy wierzyć, tak? I mówić tak, jak wierzymy. I wszyscy możemy to zrobić. I nie możemy powiedzieć, o dla mnie to jest niemożliwe. Będę gadał, jak będę chciał. Ty nie możesz gadać, jak będziesz chciał, bo będziesz miał tak, jak będziesz gadał. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Będziesz miał tak, jak będziesz mówił. Ja na przykład mówię, że moje organy będą pracowały bardzo dobrze. Ja mam 45 lat, teraz lepiej mi organy pracują. Nigdy mi tak wątroba nie pracowała jak teraz. A nigdy. Ja byłem młody chłopak, ja miałem kłucia różne w wątrobie, dzisiaj nie mam.
Rozumiecie, o czym ja mówię? Bo ja w ogóle mówię do swojej wątroby. Ja mówię do swoich tkanek, ja je oczyszczam. Ja widzę takie malutkie kubeczki we mnie i w ogóle oczyszczam je, proszę Ciebie, z różnych substancji. Won. Czysta tkanka, wyczyszczona, tam ją czyszczę. Wiesz, co chodzi? Ty powie, debil, co on robi? Rozumiesz? Ja wypowiadam, że z wdychanego powietrza nie przyjmuję toksyn. Tam weszło to, co trzeba. Bokiem poszło to, co nie trzeba. Stąd płucka zdrowa. W każdych okolicznościach, do późnej starości. Rozumiesz? Do późnej starości. Będzie seteczka na karku i będę biegał jak młody bawoł. Dlaczego? Bo płucka zdrowa. Dlaczego? Bo wdychamy tylko to czyste. Dlaczego? Bo tak mówimy! A musi być tak, jak mówimy! Bo jesteśmy ludźmi wiary, a wiara jest uwalniana przez nas, przez nasze mówienie. Nie bawimy się słowami. Jezus powiedział, z każdego nieużytecznego słowa zdamy sprawę przed Bogiem. Czy ty myślicie, że nieużyteczne słowo to jest jakieś słowo, które jest wulgarne czy nieprzyjemne? Nie. Nieużyteczne, czyli nie będące równiutko położone w nurcie wiary. Z każdego niewierzącego słowa zdamy sprawę przed Bogiem. Jak może wierzący człowiek narzekać na coś? Powiedz mi. To jest przeklinanie czegoś. Och, jaka ta zupa niedobra. Przecież zaraz zjesz, kretynie, niedobrą zupę. No zaraz zjesz niedobrą zupę. Sam przekląłeś zupę. Normalnie kartofelki by spowodowały wzrost energii w tobie, ale w tobie kartofelki nie spowodują wzrostu energii, tylko będziesz miał zatwardzenie. Bo przekląłeś zupę. Zrozumcie, to jest proste. Był jeden taki kretyn, człowieku przeklinał całe życie swoje żony, mówił, ona to nic nie umie gotować. Umarł na wrzody na żołądku. Rozumiecie? Ona dalej żyła i gotowała, jak gotowała. On mówi, ty nie umiesz gotować, przez ciebie to się wykończy. Tak, człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Czasami usługuję jakimś kobietom i one mówią, mój mąż to jest taki ciapa. Ja mówię, przecież jest napisane, że to twoja głowa. Mówię, jak nazywasz swoją głowę? Ciapa? Debil? Kretyn? Tak? Ham? Co jeszcze mówisz na swoją głowę? Co jeszcze sobie wstrzykujesz do własnej głowy? To jest to samo, co byś sobie wzięła strzykawkę z benzyną, wbiła w głowę i wstrzyknęła. Ale dla ludzi to nie jest jednoznaczne, to jest jednoznaczne. Przychodzi chłop do domu, jakikolwiek on jest, bo to nieważne, jaki on jest. Ważne, co z nim możesz zrobić, kobieto wiary. To nieważne, jaki on jest, ważne, co ty, kobieta wiary, możesz zrobić ze swoją głową. Czy ty poniżysz swoją głowę do stanu, że to będzie debil, jak to będzie debil dokumentny, to będzie miała debilne życie. I trzeba odciąć głowę, czyli wziąć rozwód niestety. Tak? Albo to wszystko umrze. Albo się zajmij swoją głową. Zacznij mówić do tej głowy. Przestań mówić do niego, ty nieudoczniku, ty debilu, ty kretynie, jak ty żyjesz, się byś... Zacznij inaczej mówić do niego. Chcesz mieć tytana? Mów tytanie. Ty krysiu. Tak? Facet jest impotentem, nie głasz go po głowie i nie mów do niego, proszę ciebie, na przykład nic nie szkodzi, kochanie, znowu się nie udało, przestań. Tak? Nie mów tam. Tylko idź do swojej komory i się módl. I powiedz, ja w imieniu Jezusa przeklinam tą impotencję. Ja w imieniu Jezusa ustanawiam u niego zwód. Rozumcie mnie. Słowa mają moc! Chcesz mieć szczęśliwe małżeństwo? Zadbaj o to. Chcesz mieć dobre sprawy finansowe? Zadbaj o nie. Mów do rzeczywistości. Mów! Nie narzekaj. Uwierzyłem, przed to powiedziałem. Uwierzyłem, przed to powiedziałem. Uwierzyłem, przed to powiedziałem. To, co mówisz, jest wynikiem tego, czy w coś wierzysz, czy nie wierzysz. Ludzie uwalniają tyle niewiary. Cały czas mówią, nie wiem, czy mi się uda, zobaczymy, co tu patrzeć. Jak ja ludziom mówię, jesteś skazany na sukces. Skazany na sukces. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, zostałeś wypełniony Duchem Świętym, tak? Jesteś skazany na sukces.
Masz prawo do skarbów Boga. Do wszystkich skarbów Boga. Ale co musisz zrobić? Musisz zacząć odpowiednio mówić. Proklamacja słowa uwalnia działanie mocy i zgrupowanej w niej wiary. Proklamacja słowa. Proklamujemy słowo. Ono uwalnia moc. Obejrzyj swoje usta jako wielki kanał mocy. Słowa, których używasz, sformułowania, nie mów byle jak. Nie myśl sobie, o w domu to ja mogę mówić byle jak, o jesteśmy mężem i żoną, w tej chwili możemy do siebie mówić byle jak. Ty będziesz matka, ja będę ojciec. Tak ludzie do siebie mówią, matka. Wiecie skąd to się wzięło? Też nam to załatwili nasi prarodzice, Adaś z Ewą. Oni nas tak załatwili. On miał na imię Isz, tak? Ona była Isza. Tak mieli na imię, tak? Ale po tym, jak ona spaprała robotę, tak? To on już nie mówił do niej Isza. On do niej mówił Hawa. Teraz mówi Ewa. Mówił Hawa. To jest matka. On już nie traktował jak żony, tylko jak matkę. Już patrzył na nią i mówi, tylko jesteś do rodzenia dzieci, do siedzenia w garach, dawaj tam wsią. Dobrze, że panienek nie było inny wtedy. Nie miał gdzie iść. Rozumiesz? No Hawa już. Teraz małżeństwo przez ciebie na porządku. Ostatnio patrzyłem w telewizji, jak się robi dziówek. Dziewczyny, takie dziówki cię robią dziewczyny. To jest taka technika robienia tego dziówka. Trenuję to teraz, ale... I dziówki na początku, wszystko w selfie, w ogóle pięknie. Potem oni się pobierają po roku. Matka! O! Wiesz o co chodzi? Bo nie mówią, w ogóle imion swoich nie uwalniają, tylko mówią, o! Byłeś tam? Byłem. Zrobiłaś? Zrobiłam. W ogóle nie mówią po imieniu do siebie nawet. Tak mówią. W ogóle wiesz o co chodzi? A potem się cierpią, że im się wszystko sypie. Tak? I ma dochodzić przed ciebie do jakichś sytuacji intymnych między nimi. To goryle tak robią, co? I się dziwią, że ci się życie sypie, że ci się rozwala wszystko. Jak się ma nie rozwalać? Jak nie ma ustanowionych rzeczy słowem. Jak się nie mówi pięknie. Jak się nie reaguje pięknie. Ja zawsze do moich dzieci mówię, mów pięknie, będziesz miał pięknie. Zrozumcie, słowa mają ogromną moc. Jak mamy proklamować, czyli uwalniać słowo? List do Hebrajczyków 13:15 pokazuje nam, że nieustannie, a Ezechiel 46:13, że codziennie. Nieustannie i codziennie. To nie jest od przypadku do przypadku, tylko nieustannie i codziennie. Pamiętajcie, wypowiadane z wiarą słowo jest budulcem rzeczywistości. Tak jak jesz codziennie, wkładasz posiłek do buzi, trawisz i to się rozkłada na twoje ciało, tak samo jest z uwalnianym słowem. Musisz je uwalniać codziennie. Ja codziennie uwalniam słowa, rozumiecie? Ja otworzę swoje ślepka i już tam coś podnoszę, ten szwarkocz. Ja już uwalniam słowo jakieś. Mówię, ojcze, dzisiejszy dzień będzie naprawdę dobry dzień. Ja dzisiaj, ojcze, pójdę w mocy Twojego Świętego Ducha i będę szerzył Twoje królestwo i będę szczęśliwy i będę zdobywał. Każdą rzecz, którą robię, którą podejmuję, jakiekolwiek działanie, ona jest związana z proklamacją słowa. Wypowiadane słowo jest jak spychacz, który usuwa zbędną rzeczywistość. Chcę, żebyś to zrozumiał. Ja słowem spycham rzeczy. Ja je spycham. Ja biorę jakiś temat i do tego tematu uwalniam słowo. Ktoś mnie straszy na przykład. Ostatnio zadzwonił do mnie człowiek taki z więzienia. Ja kiedyś z nim siedziałem i potem wyszedłem na wolność i jego żona się w międzyczasie nawróciła i ta jego żona została ochrzczona w Duchu Świętym i my się o nią modliliśmy, bo ona miała straszną depresję, tak może w szpitalu wylądowała. I ona wyszła z tej depresji i ona jak wyszła z tej depresji, została uzdrowiona, ona powiedziała, ja się z nim rozwodzę. On był paskudny typ.
I ona się z nim rozwiodła i wyjechała z kraju. I on do mnie dzwoni jakiś czas temu i mówi do mnie tak. Dlaczego ty mojej żonie nie przeszkodziłeś w tym, żeby się nie rozwiodła ze mną? Ty jesteś, mówi, no bo ma paranoję, wiesz. Ty jesteś, mówi, winny mojemu rozwodowi. Ja? Mówię, ja? Ale ja? A dlaczego ja? No bo ty, jako dobry chrześcijanin, powinieneś zatrzymać się. Ja mówię, ty jesteś nienormalny. Bo w ogóle wiesz, że istnieje taka funkcja dobrej woli, wolnej woli i że nie żyjemy w kraju, gdzie są niewolnicy. Jak ja mogę powiedzieć kobiecie, która chce się z tobą rozwieść, żeby się nie rozwiodła, jak ona chce? Bo ty jesteś taki, a nie inny i ona to wie, jaki ty jesteś. Ona się rozwiodła z tobą. I on mówi do mnie, wyjdę i cię zniszczę i to ci zrobi ta, to ja go znam. To jest szarpnięty gość, generalnie silnie zdemonizowany, szarpnięty, jeszcze religijny dodatkowo w tym wszystkim. Jaka jest moja pierwsza reakcja? No moja pierwsza reakcja to jest uwolnienie słowa. Jakie to jest słowo? Nigdy ta rzecz nie będzie miała miejsca. Rozumiesz, o czym mówię? To się nie zdarzy. Nimi. Dlaczego? Bo ja wypowiadam słowo! I to słowo działa jak spychacz i ono odpycha ode mnie daną rzeczywistość. I ja nie robię tego w lękach, tylko ja robię to w wierze, bo są ludzie, którzy w lękach to robią. Rozumiecie? Uciekają przed życiem i wypowiadają Boże Słowo. I mówią, to może zadziała, to nie zadziała. Bo w spychaczu to się siedzi, włącza się i się jedzie do przodu. Wypowiadane słowo umacnia naszą duszę, pozwalając jej przejść trudne sytuacje życiowe. Ja notorycznie mówię do swojej duszy. Ja mówię, przejdziesz. Każda myśl jest tutaj wzmocniona. Nie załamiesz się. Nigdy nie będziesz chora psychicznie, moja duszo. Żadna choroba się tu nie dostanie. Nie będę miał nigdy depresji. Tak? Nigdy dwubiegunówka mi się nie trafi. Nigdy nie będę załamany jak stary dach. Nigdy! I zrozum, to nie muszą być religijne słowa. Ja ci pokazuję, o co tu chodzi. Tu chodzi o konkretne słowa. One nie muszą być w takim natchnieniu, tak jak dzisiaj Michał mówił, że myślałem, że chodzenie w duchu to takie zaraz się taki poważny robię czy coś. Ja się w ogóle nie robię poważny, bo ja w ogóle nie jestem poważny. Jest napisane, żeby kobiety były poważne. W Biblii. To jest napisane. Nie, ja nie przeczytałem, żeby byli mężczyźni, ale to może nie tak czytam, jak trzeba. Szowinistycznie troszkę może czytam, jakkolwiek. Chodzi o to, że nie musisz być poważny. Chodzi o to, żeś mówił słowo. Słowo, tak? Słowo. 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 Ktoś ci powie, wypadną ci włosy. Nigdy mi nie wypadną włosy. Ktoś ci powie, urosną ci włosy. Nigdy mi nie urosną włosy. Nie zależy, co to mówi. Wiesz, o co tutaj chodzi? Zrozum. Ktoś mówi, weź tam nie chodź, bo tam coś się wydarzy. Mnie się nic nie wydarzy. Człowieku, absolutnie. Weź, przestań. Weź. I co robię? Idę, tak? Wypowiadane słowo leczy i umacnia ciało. Ja mówię do ciała swojego. Będziesz zawsze zdrowy, zawsze silny. Do końca dni chodzenia po ziemi. Śmieją się ze mnie, że mam 120 lat. Moja radia, ale ja tak będę żył. No i co? No i co? Ja nie wiem. I ci, co się śmieją ze mnie, że będę żył 120 lat, to umrą. A ja będę żył. No i tyle. No i dalej Facebook będę miał. Rozumiesz, 120 lat w szczęściu, zdrowiu, pomyślności, w mądrości, sile, męstwie. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle dlaczego? Bo znalazłem takie Boże pragnienia w stosunku do mojej osoby. No to teraz tak mówię, bo w nie uwierzyłem. Rozumiecie, o co chodzi? Leczę sobie ciało. Sobie leczę. Drogi oddechowe sobie udrażniam. Różne rzeczy sobie robię, tak? Wypowiadane słowo łączy lub dzieli. Buduje lub rujnuje. Wypowiadane słowo, ono działa jak narzędzie. Wypowiadane słowo jest naszym, jakby ono planuje nasze życie, jest bronią do naszego życia. Musicie zobaczyć, jak wygląda słowo. Nie traktuj słowa byle jak, traktuj je broń. Jak broń, to jest broń. Ty wszystko możesz słowem ustanowić. Ono musi być precyzyjne w swoim życiu. Nie bój się precyzyjnie wypowiadać rzeczy. Precyzyjnie. Nie bój się też wypowiadać rzeczy do małych spraw. Do małych spraw. Uda mi się mały krok. Zrobię taką rzecz. Patrz swojego ducha. Patrz, jak wygląda objawienie twoje. I mów potem. Mów zgodnie z objawieniem. Rozumiesz, o co chodzi? Mów zgodnie z objawieniem.
jest częścią modlitwy. Ja modlę się i wypowiadam słowo. Moja modlitwa to nie jest tylko rozmowa z Bogiem, to jest wypowiadane słowo. Ja czytam psalm i czytam psalm wypowiadając słowo. Jak w psalmie jest coś napisane, napisał to sobie Dawid i Dawid tam coś mówi w tym psalmie, to ja to czytam, ja to ogłaszam do swojego życia. Rozumiesz? Ogłaszam to z innego słowa, bo ja tak będę miał. A jak widzę, że Dawid gdzieś się mylił, to w ogóle nie czytał. Ja czytam na przykład kawałkami tylko. Bo w ogóle wiecie, jak się czyta Stary Testament? Czyta się tak, jak ludzie mieli objawienie. Jak ktoś nie miał objawienia, się nie czyta głośno. Się nie wypowiada. Mnie by do głowy nie przyszło, że przeczytał sobie psalm i gdzie jest napisane Panie, nie zostawiaj mnie, nie opuszczaj i tak dalej. Bo oni nie mieli objawienia w tym temacie. Rozumiesz, o co chodzi? Bo Pan cię nie zostawi, nie opuści, więc ja tego w ogóle nie wypowiadam. Na przykład czytam sobie psalm, część czytam głośno, część cicho, część głośno, część cicho. A te cicho to znaczy w myślach, bo nie wypowiadam. Przyjmuję wiedzę, patrzę, przyjmuję informację, patrzę, co Duch Święty zrobi z tą informacją w moim duchu, ale nie wypowiadam. A więc ja nawet pewnej części Biblii nie wypowiadam. A wiecie czemu? Bo jesteśmy już w innym miejscu niż te miejsca, które były opisane. Jesteśmy już zupełnie w innym miejscu. Oni mieli nadzieję w Starym Testamencie, tak? Ty masz wiarę. A więc już nie czytasz rzeczy głośno z nadzieją. Tak? Tylko wypowiadasz rzeczy z wiarą, zmieniasz. Chcę ci pokazać coś. Chcę ci pokazać, że jesteś królem słowa. Bogami nazwano tych, których doszło co? Słowo Boże. A których doszło Słowo Boże, ci też uwalniają Słowo Boże. Słowo, pamiętajcie, nie działa bez wiary. Bez wiary w Boga jako osobę, bez wiary w moc Boga, bez wiary w miłość Boga, bez wiary w naszą, w nasze zjednoczenie z Bogiem. Wielu ludzi papla, a nie wygłasza. Rozumiecie? Papla. Ludzie paplają Słowo. Albo mówią, tak jest napisane w Biblii, a mi nic to dla Ciebie nie znaczy i dla mnie też. Wierzysz w to? Wierzę. To mów. To mów. Inaczej to paplenina tylko. Rozumiesz? Jeszcze raz przytaczam przykład. Ludzie uciekają i mówią, nie boję się, nie lękam, nie boję się, nie lękam. Och, nie boję się, nie boję się. Wiesz, o co chodzi? No boisz się, w ogóle rozpadły się ze strachu. W ogóle wiesz, o co chodzi? No to proszę Cię. Stań i wypowiadaj teraz te słowo. Nie uciekaj. Nie boję się i nie lękam. Tak? Nie leż w domu, kiedy nie masz pracy i nie mów, Pan jest moim zaopatrzeniem. Mam pracę, mam pracę. O, w imieniu Jezusa mam pracę. Tylko weź tyłek w trogi i zacznij dzwonić i mówisz, że masz pracę. Jak zaczniesz dzwonić z wiarą, tak? I mówisz, że masz pracę, momentalnie dostaniesz pracę. Ja na przykład nie rozumiem ludzi, którzy pracy nie mają. Ja nie rozumiem. Kiedyś z zagadką rozmawiałem, mówię, ja siadam przy internecie, tak? I w 15 minut pracę mam. Ja nie wiem, co to jest nie mieć pracy. To dla mnie w ogóle taka sytuacja w ogóle człowieka. Siadam, dzwonię, mam pracę. Więcej niż potrzebuję tej pracy. Ale dlaczego? Bo ja wypowiadam coś i mówię, że ja to będę miał. Kiedy wygłaszamy słowo, codziennie i systematycznie, opieramy się na obietnicach, opieramy się na osobistym objawieniu, wszystko łączymy w wierze i wypowiadamy, wypowiadamy, wypowiadamy. Bez względu na to, czy to się dzieje, czy nie dzieje, my dalej wypowiadamy słowo. Zrozum, nie interesuj się tym, czy coś się dzieje, czy nie. Ty wypowiadaj w wierze słowo. Wierz teraz, kiedy wypowiadasz słowo. Nie martw się, czy będziesz wierzył za chwilę. Wierz teraz, kiedy wypowiadasz słowo. Teraz! Teraz mam pracę w imieniu Jezusa. Tak? A więc każdy przeciek wiary, jakikolwiek, każde wzmożenie wiary, uwalniaj słowem, natychmiast. W stosunku do rzeczy małych i dużych. Nie odkładaj tego na później, tylko wstawaj rano i ogłaszaj słowo. Nie narzekaj, że ktoś jest taki czy inny, tylko zmieniaj go słowem. Masz wokół siebie ludzi, którzy cię oszukują? Zmieniaj słowem, powiedz, Boże, nie zgadzam się na oszustwo wokół mnie. Niech oni mówią prawdę w imieniu Jezusa, albo mnie oddziel od nich, Panie. Halleluja. Rozumiesz?
I ogłaszasz, nie mam nic wspólnego z kłamstwem, nie mam nic wspólnego z kłamstwem, kłamstwo mnie nie dotyczy, kłamstwo mnie nie dotyka. Jestem prawdą Bożą, rozumiesz? Zobaczysz, jak zacznie się dziać. Ogłaszaj 3 tygodnie, że jesteś prawdą Bożą, zobaczysz, że wokół ciebie nikt nie będzie kłamał. Nikt! Ktoś będzie chciał schować tego zadka. Czemu? Bo ty, jak maszyna bojowa, od 3 tygodni budujesz zaporę antykłamstwową wokół siebie. Rozumiecie te rzeczy? Słowo to budulec. Słowo to budulec. Ja wierzę na przykład i ogłaszam to, że za jakiś czas ludzie z zespołu naszego, z naszej wspólnoty, z naszego zespołu będą nawet wchodzić na inne nabożeństwa. Będą proroczo je przerywać. I będę mówić, taka jest prawda. Będą wchodzić na msze. Będą je przerywać. Będzie wzywana policja do tych sytuacji. Będą głosem proroczym. Trzecie. Nie będą uważali, nie będą zwracali uwagi na żadne konfidencje. Będą wchodzili z podniesionym palcem do grupy datuje. To nieprawda! To nie będziemy, rozumiecie, o co tu chodzi? My nigdy nie będziemy w takim miejscu defensywy. Tak? Nigdy nie będziemy przemycać prawdy. Nigdy. Będziemy ją walić między oczy. I co ja robię? Już to ogłaszam. Wierzę, że będziemy robili konferencję ze wskrzeszaniem zmartwych. Wierzę w to. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało w obecnej sytuacji prawnej, ale ja w to wierzę. Że będą sytuacje, że zobaczymy trupy na naszych spotkaniach. Wierzę w to. I mówię o tym. Uwierzyłem, że to powiedziałem. Ale wierzę też w inne rzeczy. Wierzę w to, że będziemy szczęśliwi z Agatą do końca naszych dni. Rozumiesz, o co chodzi? Wierzę w to. Wierzę w to, że mój syn się narodzi z Bożego Ducha. Wierzę, że będzie miał dobre życie. Wierzę, że będę otoczony przyjaciółmi. Rozumiesz? Wierzę w to. Wierzę w rzeczy małe i duże, ogłaszam rzeczy małe i duże. Nie jestem człowiekiem, który mówi o jakichś wielkich sprawach, a siano w butach nosi. Rozumiesz? Wierzę o proste sprawy. O to, że mi się samochód nie będzie psuł. Rozumiesz? O to, że zrobię dobre jedzenie jutro Sarze na przykład. Dzisiaj wierzyłem o to, że mi naleśnik wyjdzie na śniadanie dla Sary. Miałem mało czasu. Chciałem mi zrobić naleśnik. Po prostu. Będzie naleśnik. Dobrze. Odmówiłem sobie tego naleśnika, tej patelni. Robię sobie to wszystko. Więc rozumiesz, na czym przecież polega? Stań się pewnego rodzaju generatorem słowa. Niech to przenika twoje życie modlitewne i twoje życie codzienne. Niech to przenika twoje rozmowy z innymi ludźmi, z mężem, z żoną, wszędzie. Rozumiesz? Nawet jak ci się nerwy gdzieś podniosą, tak? To się zdenerwuj zgodnie ze słowem. To nawet wtedy, kiedy wypowiesz słowa pod wpływem tego impulsu emocjonalnego, to powiedz coś, co nie zrujnuje. Wkurzysz się na męża czy żonę, powiedziałem, zobaczysz, do nieba pójdziesz. Ty. Cię będzie Bóg błogosławił tak, że ci normalnie mówię ci. Ty. Całe życie zdrowa będziesz. Myśl konstruktywna. Rozumiesz? Podniosą ci się emocje, ale twój duch nie ma emocji, pamiętaj o tym. Duchy nie mają emocji. To dusze mają emocje. To dusze się denerwują. To dusze się wpieniają. To dusze mogą być podekscytowane albo załamane, ale nie duchy. Duchy ludzi są stałe, stabilne i pełne słowa. Więc można się zdenerwować, tak? I mówić słowo. Co jest napisane? Gniewajcie się. Czy Bóg powiedział, żeby się nie gniewali, przepraszam? Ludzie pokutują z tego, że się gniewają. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie pokutują z gniewu. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. W ogóle, jak pokutowałeś kiedyś z gniewu w życiu, że się zagniewałeś, to przeproś Boga. A Bóg nigdy nie powiedział, nie gniewajcie się. On powiedział, gniewajcie się! Bo gniew to jest jedyne, zaznaczam, jedyne prawidłowe, jedyna prawidłowa reakcja na niesprawiedliwość, która cię otacza.
To jest fikcja literacka, że mamy reagować w miłości, proszę Ciebie, takiej, i ta miłość tu się przypomina, nie wiem, czy wy oglądaliście Żwirka i Muchomorka. Pewne kręgi uważają ich za homoseksualistów, ale znowu inne kręgi twierdzą, że z nimi mieszkała taka paszka, taka motylica, którzy już nie są homoseksualistami, takie różne są o nich. Jakkolwiek ten Żwirek i Muchomorek, to mi się nawet oni tacy byli. A, ja nawet nie potrafię tego zanucić, to jest takie... To jest takie w ogóle bezemocjonalne, że Żwirek i Muchomorek. Ja myślę, że wiele dziecięcych psychik zostało nadwyrężonych przez Żwirka i Muchomorka. Między innymi moja. Jak ja wkroczyłem w chrześcijaństwo, to ja myślałem, że na wszystko to się reaguje tak jak Żwirek i Muchomorek. Oni tacy byli, tacy... Tam, człowieku, ktoś się utopił, to oni też tacy. Ktoś tamtego, to oni też tacy. Za cholerę nie uwalniali innych emocji ten Żwirek i Muchomorek. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie wiedziałem, żeby ktoś się rozgniewał na przykład. Widziałeś, żeby na przykład Misiu Szatek się rozgniewał na kogoś? Nie, bo oni całe życie nas faszerowali takim humanistycznym, taką ciemnością humanistyczną, że nie możesz się gniewać, nie gniewaj się na mamę. Ja w życiu nie powiedziałem do moich dzieci, żeby się nie gniewały na to. Nie. Bo gniew to jest rzecz od Boga. Jest napisane, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Jak się można pogniewać, ale nie zgrzeszyć? Można. Można się pogniewać, ale się nie zezłościć na przykład. Można się pogniewać, ale nie uwolnić słów, które są niszczące. Tak? Można. Można się błogosławić nawet w gniewie, jak się człowiek zacznie dyscyplinować. Ale jak wykrzyczysz swojemu mężowi czy żonie wszystkie słabości, które on ma, czy ona ma, tak? To nie tylko jemu czy jej narobić problemów, ale jeszcze sobie. Po co? Po co mówić do swoich dzieci, nigdy do niczego nie dojdziesz? Po co? Czy to coś da? Ja czasami jak któreś moje dziecko na coś narzeka, ja mówię, czy ty zarobiłeś 5 zł na tym, że teraz narzekałeś? 5 zł na narzekaniu? Teraz jechaliśmy z Wiktorem, bo się zapisywał na prawo jazdy takie, na samochody ciężarowe. I zaparkował taki, no nie tak jak trzeba. I tam zwrócił mu uwagę taki, no taki stróż taki. Dzieci taki. Ale że on był chyba nerwowy, ten człowiek bardzo, to mu w nerwowy sposób zwrócił uwagę. Tak? I zwrócił mu naprawdę w taki sposób, no taki chamski sposób, nie? Że Wiktor jest w etapie przejściowym. To się wszystko w nim podniosło, wiecie. Więc ja mówię do niego, co czujesz w tej chwili, nie? Jaka jest... Mówi, jeszcze chwilę, mówi i... Ja mówię, no co? No co jeszcze chwilę? Mówię, całe życie będzie otoczony ludźmi, którzy będą się zachowywali jako on. Tacy są ludzie na świecie, przepraszam. Rozumiesz, o co chodzi? Zdenerwowanie się na niego nic nie wniesie. Co zacznie robić? I mu pokazuje te rzeczy. Następnie zaś ja w swoich proklamacjach zaczynam ogłaszać, tak? Żeby wokół mojego syna, tak? Nie było takich zjawisk. Ja takie dziedzictwo mu wniosę do życia. Tak mu wniosę na przykład. Bo widzę jego reakcję, bo widzę, proszę Ciebie, z czym się boryka, z jakimi rzeczami się boryka. Chcę, żebyście zrozumieli. Jesteśmy generatorami słowa. Proszę Was, nie bagatelizujcie tego, my to wszystko wiemy. Jesteśmy ruchem pełnej Ewangelii. My to znamy, jesteśmy ruchem wiary. Tylko chodzi o to, abyśmy uczyli się praktykować te rzeczy. Wstawajcie od rana. Ogłaszajcie słowo, proklamujcie rzeczy, róbcie sobie wasze modlitewniki, zapisujcie sobie wasze proklamacje. Nie bójcie się, że to będzie sztuczne, to nie będzie sztuczne. Ja mam swoje proklamacje pozapisywane. I je proklamuję. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że jestem królem. Ogłaszam w imieniu Jezusa to. Rozumiesz? Ja kiedyś się zagalopowałem i siedziałem 1,5 godziny i ogłaszałem słowo. 1,5 godziny w ogóle. Ja mówię, ile ja tego mam? Ale przez to mam o wiele łatwiejsze życie. I w moim życiu nie dzieją się pewne rzeczy i nie pojawiają się pewni ludzie. A jeżeli się zjawią, to szybko odchodzą. A jeżeli chcą zostać, to się zmieniają. Nie przydarzają mi się też różne zjawiska. Rozumiecie? Nie potykam się, nie uderzam się ciągle o coś, nie oblewam się czymś. Rozumiesz? W ogóle... Nie dzieją mi się różne sprawy. Nie mam różnych kontuzji.
bo mówię cały czas. Mówię. Na siłowni gdzieś jestem, coś mi tam tylko przytyknie, mówię, mówię, kolana te mam zdrowe. A silne? Jak konie. O co moje wyznanie? Ja nie potrzebuję stawać i drżącym głosem kiedyś w takim zborze jednym byłem. Oni, Panie! I tam i czytali i śpiewali ze śpiewnika starego pielgrzyma. I oni tak śpiewali, tonim głosu się mówią, nie, ogłaszasz słowo normalnie, tak jak mówisz. Twoim tonem głosu, z twoim poczuciem humoru. Ważne, żeby to było słowo prawdziwe. To może być prosta rozmowa przy kawie, siedzisz, proszę ciebie, pijesz sobie kawusie, ktoś tam mówi, co tam u ciebie, proszę ciebie, bo mówię, to stara wita, proszę ciebie, ja to mówię, nie, o mnie bogactwo, dziękuję bardzo, w porządku. Rozumiesz, on sobie, on się przeklina, ty się błogosławisz, w ogóle tak sobie konwersujecie, jest wasza kawusia, jest taka, chyba ta kawusia, ta kawusia moja, to jest taka troszkę nie bardzo, to jest moja wspaniała, dziękuję bardzo, dla ciebie, wiesz, i on tu kawusi idzie żygać, ty idziesz, jesteś tak pewny, zrozum mnie. Bądź mędrcem. W tym świecie mędrców potrzeba. Słowa, budulec, lekarstwo, spychacz, broń, siła przebicia. Rozumiesz? Słowa. Trenuj się tym. Ja przez długi czas się modlę, mówię, Panie, ogłaszam Twoją straż przy moich ustach. Żadne słowo, które nie będzie budujące, nie wyjdzie przez moje usta. Nigdy. Nigdy. Rozumiesz? Proszę Cię, tak działaj. Stańmy, proszę, pomóżmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas. Dziękujemy Tobie, że mogliśmy słuchać tego słowa. Ojcze, ja przyjmuję to, co mówiłeś do nas przez to słowo. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa poddajemy Tobie nasze języki. My ogłaszamy, że będziemy się rozwijać w proklamacji Słowa, że będziemy głosić Twoje Słowo, ustanawiać Nim, leczyć, spychać rzeczy zbędne i budować rzeczy prawidłowe. Święty Duchu, poddajemy Ci nasze języki, poddajemy Ci nasze usta. My wierzymy w to, że za pomocą naszych ust będziemy uwalniać słowa wiary i one będą zmieniały rzeczywistość wokół nas. Ojcze, my unikniemy mnóstwa problemów przez to i zbudujemy, Ojcze, rzeczy, których byśmy inaczej nie zbudowali. Ojcze, uświęcamy dzisiaj nasze języki. Uświęcamy, Ojcze, naszą całą formę wypowiedzi. Ojcze, ucz nas i pilnuj, niech Twoje aniołowie dbają o nas i przypominają nam o jakichkolwiek wychyłach, jeżeli takie by się zdarzały. Ojcze, my chcemy zawsze mówić prawidłowo. My otwieramy się na Ciebie, Święty Duch. I chcemy, żebyś nam cały czas w naszych umysłach poddawał słowo. Ojcze, my będziemy też w sposób zdyscyplinowany do tego podchodzić. I nigdy, Ojcze, nie będziemy w tym opieszali. Ojcze, i teraz obmywamy się w Twojej krwi. Z każdego niepotrzebnie wypowiedzianego słowa. Z każdego zbędnego słowa. Z każdego słowa niewiary. Z każdego słowa, które było wypowiedziane w nieodpowiedni sposób. Ojcze, my obmywamy się w Twojej krwi. I odcinamy się od tych wszystkich słów, które wypowiedzieliśmy w naszym życiu. I które przyniosły porażkę do naszego życia. I odcinamy się też od tych wszystkich słów, które wypowiedzieli do nas jakikolwiek decydenci w naszym życiu. I które spowodowały patologię w naszym życiu. Ojcze, nie mamy z tym nic wspólnego. Ojcze, odbieramy diabłu wszelki teren, który pozyskał przez złe, niepotrzebnie wypowiedziane słowa. Przez słowa niewiary, czy jakiekolwiek inne formy przekleństw. Ojcze, w imieniu Jezusa nie mamy z tym nic wspólnego, Ojcze. Jesteśmy ludźmi słowa, jesteśmy ludźmi proklamacji. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.